Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Nie lubię poniedziałków. Partnerem naszego programu jest restauracja Dzika Kaczka w Bystrym koło Giżycka. A dzisiaj gośćmi naszymi będą pani Lidia Popczyńska, kandydatka na fotel burmistrza miasta Giżycka. Dzień dobry pani. Witam serdecznie. I pan Tomasz Szostkowski, kandydat na radnego Rady Miejskiej w Giżycku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pani Lidio, proszę powiedzieć kilka słów o sobie, swojej rodzinie. Jestem nauczycielką języka angielskiego od ponad 20 lat w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Jeżeli chodzi o moje wykształcenie, to jestem magistrem lingwistyki stosowanej, a skończyłam lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim. Mam również uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, mianowicie biologii. Obydwa kierunki wybrałam z miłości, ponieważ lubiłam tak angielski, jak i biologię. Obecnie mieszkam w Giżycku, jestem zamężną osobą, mam dwie córki, obydwie są w Warszawie, są studentkami. No i myślę, że bardzo tego żałuję, że są w Warszawie, ponieważ wolałabym, żeby były tutaj ze mną. Jeżeli chodzi o moje zainteresowania polityk, dlatego podejrzewam, tutaj jestem. Ponadto sport. Można mnie spotkać na ścieżkach lasu miejskiego, aktywnie uprawiającą sport, mój ukochany Nordic Walking, ale ostatnio również i marszobiegi. Także mijamy się z kilkoma stałymi bywalcami lasu miejskiego i muszę powiedzieć, że jest mi bardzo miło, że mogę pozwolić sobie na to, żeby w tak pięknym lesie miejskim móc się zrelaksować i jakoś doładować swoje baterie. Panie Tomaszu, teraz niech pan powie kilka słów o sobie. Mam 46 lat, z urodzenia jestem giżyczaninem i tak jak mówię, mimo wszystko żyję tu. Z wykształcenia jestem magistrem ekonomii, specjalistą handlu zagranicznego. Zrobiłem również studia podyplomowe w zakresie prawa i funduszy Unii Europejskiej. Zrobiłem również studium geodezyjne i staram się o uprawnienia państwowe w zakresie geodezji i kartografii. A od października rozpocząłem kolejne studia podyplomowe rośliny i surowce roślinne dla zdrowia. Jest to jednocześnie moja pasja i bardzo możliwe, że nowy zawód. Jeżeli chodzi o moją rodzinę, jestem żonaty, mam jedną córkę, która w tym roku też rozpoczęła studia, więc trochę śmiesznie. A zapytam, gdzie od razu? Też w Warszawie, na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wymarzyła sobie i realizuje to. To jest logopedia ogólna i kliniczna, taki kierunek, więc specyficzny. Ciekawe, czy będzie chciała tutaj wrócić. Byłem radnym, więc to taka moja pasja polityczna trwa. Byłem radnym niezależnym, wtedy to była druga kadencja Rady Miejskiej, przewodniczącym Komisji Mienia Komunalnego. Pewne doświadczenia, które wtedy nabyłem, jako dość młody człowiek, zaowocowały i wtedy, bo ja potrafiłem zrobić cokolwiek dla miasta, chociaż to był młody wiek, więc trzeba było okrzepnąć i może teraz ta decyzja jest taka już naprawdę dojrzała. A moje pasje, no to takie specyficzne, bo ja mam ileś tych pasji, głównie zioła, ich wykorzystanie, ale uwielbiam zbierać grzyby, jeść, czyli moją pasją jest kuchnia. Kuchnia, w której występuję jako kucharz, smakosz, dietetyk, ale również zajmuję się rękodziełem. Szydełkuje pan? Robi pan na drutach? Tak dobrze jeszcze nie, ale pracuję w drewnie, pracuję w metalu, robię biżuterię. No proszę, taka pasja. Taka pasja. Trochę udzielam się. Nie chciał nam pan pokazać, nie chciał pan się z dobrej strony zaprezentować telewizją. Następnym razem proszę przynieść swoje dzieła i będziemy pokazywać. Moje dzieła są w niejednych rękach w Giżycku. To są też specyficzne produkty.
które robię i rozdaję.